Nasz reporter Jakub Klimek w sobie tylko znany sposób dostał się na pokład łodzi Hydrograf 2, by wraz z załogą zrobić pomiary budowanej u wybrzeży Ustki sztucznej rafy. Trudy morskich wojaży powinny osłodzić mu świtezianki, które świętowały ostatnio 25-lecie istnienia zespołu. Na zakończenie kolejna dawka kampanii wyborczej, tym razem prowadzonej przy ulicy Starzyńskiego. To jedne z najnowocześniejszych jednostek pływających na świecie. Codziennie jedna z nich monitoruje budowę sztucznej rafy u wybrzeży Ustki. Mowa o łodziach hybrydowych, którymi dysponuje Urząd Morski w Słupsku. Jest to jednostka do wykonywania pomiarów sondażowych model S10500K wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem i sprzętem do prac hydrograficznych. Co to za jednostka, przy której się znajdujemy? Jest to łódź hydrograficzna Hydrograf 2. Do czego ona służy? Jednostka ta służy do wykonywania pomiarów batymetrycznych, sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach inwestycji Ochrona Brzegów Morskich na wysokości Łeba, Rowy, Ustka. Zdaje się, że na jej pokładzie zainstalowano najnowocześniejszy sprzęt. Tak, jest to sprzęt hydrograficzny, jest wyposażona m.in. w sondę wielowiązkową typu Rezon 8125, sondę jednowiązkową typu Odom oraz sonar holowany typu Ecztech 4125. Bliźniacza łódź stacjonuje w porcie Darłowo. Hydrograf 2, bo tak nazywa się jednostka, ma długość 10,5 metra, szerokość 3,5 metra, wyposażony jest w dwa silniki o mocy 220 koni mechanicznych każdy. Łódź służy do brzegowych pomiarów batymetrycznych i wyposażona została w nowoczesny osprzęt, m.in. echosondę jednowiązkową, echosondę wielowiązkową z czujnikiem, sonar holowany oraz miernik prędkości dźwięku w wodzie. Sprzęt przeznaczony jest do monitoringu parametrów realizowanej inwestycji wzdłuż wybrzeża. Szafa rak, w której są zamontowane wszystkie urządzenia, począwszy od przetwornic z 24 na 12 V, tak zwanych UPS-ów, które podtrzymują prąd w razie, gdyby urządzenia, które generują prąd, zawiodły, oraz sonda jednowiązkowa, GPS, sonda wielowiązkowa, internet, dzięki któremu uzyskujemy poprawki i dzięki niemu mamy dokładności centymetrowe w pozycjonowaniu jednostki, tak? To chyba dokładniej niż GPS. Oczywiście, że tak. GPS ma dokładność około 5 metrów, a my na potrzeby hydrografii mamy centymetrowe dokładności. Przed nami teraz seria monitorów, ekranów. Do czego one służą? Są to ekrany, monitory wszystkich urządzeń, które się znajdują w szafie rak. Tak? Górny monitor obsługuje sondę jednowiązkową. Tak? Wykres, głębokość. Prawy monitor to jest do obsługi sondy wielowiązkowej. Tak? Gdzie za pomocą którego sterujemy całą sondą. Monitor ten dolny tutaj to jest program do obsługi, to jest program Quincy do obsługi danych hydrograficznych, tak? Dzięki niemu tutaj w nim projektujemy linie pomiarowe. Sternik właśnie teraz wjeżdża na linię pomiarową. Tutaj jest do obsługi, czyli nagrywanie, zakończenie nagrywania. Tutaj na dole pokazują nam, czy wszystkie urządzenia działają poprawnie, tak? Wszystko jest na zielono, czy wszystko jest ok. Następny monitor, tak? Pokazuje też wszystkie parametry, czy się zgrywają. Dane zebrane podczas pomiarów są następnie opracowywane, a na podstawie ich większych zbiorów powstają m.in. mapy ukształtowania dna morskiego. To dokumenty niezbędne do nadzoru nad inwestycjami i sprawnym prowadzeniu prac hydrotechnicznych. Czy te pomiary są wykonywane na jakichś małych dystansach, odległościach, czy to jest tak, że dowolna odległość i mogą być wciąż prowadzone? Znaczy na tej jednostce wykonujemy tylko i wyłącznie pomiar linii brzegowych. Tutaj na wschód od portu Ustka poprzez Rowy aż do samej Łeby. I to są dosyć duże pomiary i zajmują dużo miejsca, jeżeli chodzi o pojemność. I te dane są eksportowane w jaki sposób? Czy to są już gotowe jakieś raporty, zestawienia, czy pliki tekstowe? Nie, te dane są zbierane w formie formatów obsługujących przez dane oprogramowanie. Tutaj są opracowywane, a następnie eksportowane w formie tekstowej do innego oprogramowania, gdzie tworzone są mapy. No właśnie, co będzie uwieńczeniem efektów dzisiejszej pracy panów na tej jednostce?
czy na przykład mapa powstanie, czy właśnie co z tymi danymi? Nie, z dzisiejszych pomiarów nie powstanie mapa, tylko wizualizacja dna, stworzona tylko i wyłącznie w Quincy, nie będzie przerzucana i eksportowana do innych programów, bo dzisiejsze pomiary są w celu skalibrowania sprzętu. Łódź Hydrograf 2 kosztowała ponad 2 360 000 zł. Jej zakup nie byłby możliwy bez środków unijnych. Warto wspomnieć, że osoby wykonujące zawód hydrografa mają nawet swoje święto. Rezolucję akceptującą ideę Światowego Dnia Hydrografii przyjęło Zgromadzenie Ogólne ONZ, wyznaczając jednocześnie Dzień Obchodów na 21 czerwca. Dzień ten został wybrany dla upamiętnienia powołania w 1921 roku w Monako Międzynarodowego Biura Hydrograficznego. Zespół wokalny Świteżanki świętował swoje ćwierćwiecze. Jubileusz został zorganizowany 21 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Słupsk w Głobinie, gdzie panie ćwiczą na co dzień. Na uroczystości oprócz zespołu pojawiły się były wokalistki i instruktorzy. Wśród zaproszonych gości były także pozostałe zespoły działające na terenie gminy Słupsk, Bierkowianki i chór Pasjonata. Zespół zawiązał się w 1989 roku w Głobinie podczas spotkania pań z koła gospodyń wiejskich. Członkinie zespołu nadały mu balladową nazwę Świteżanki i ta nazwa funkcjonuje do dziś. Założycielką grupy była Małgorzata Dziaduś, dyrektor ówczesnego klubu, a dzisiejszego GOKU. Pierwszym instruktorem został Władysław Tomala. Przez 25 lat istnienia Świteżanek przez zespół przewinęło się 25 osób i 7 instruktorów. Obecnie grupę tworzy 10 osób, wśród których Wanda Adamska i Irena Jareczek to panie, które śpiewają od początku istnienia zespołu. Instruktorką jest Jolanta Otwinowska. 2 lata temu panie nagrały swoją pierwszą płytę, a było to możliwe dzięki stypendium przyznanego przez starostę powiatu słupskiego. Świteżankom składamy najlepsze życzenia z okazji ich jubileuszu. Mamy nadzieję, że nie będzie problemu z nazwą zespołu, kiedy dołączą do niego panowie, a taka jeszcze niepotwierdzona informacja pojawiła się podczas 25. jubileuszu zespołu. Do poprzedzającej niedzielne głosowanie ciszy wyborczej pozostało coraz mniej czasu, dlatego komitety kandydatów na prezydenta Słupska dwoją się i troją, by maksymalnie wykorzystać pozostały czas. W środę przy ulicy Starzyńskiego pojawił się namiot Platformy Obywatelskiej, przy którym mieszkańcy mogli spotkać się i zamienić kilka słów ze Zbigniewem Konwińskim. Działacze sztabu wyborczego serwowali ciepłą kawę, rozdawali również ulotki i niebieskie balony. Jesteśmy w trakcie bezpośredniej kampanii wyborczej w Słupsku. Myślę, że te konferencje prasowe, rozmowy z mediami, z Wami, one są oczywiście ważne, ale też najważniejszy jest ten bezpośredni kontakt z mieszkańcami Słupska. Od w zasadzie kilku tygodni taką kampanię bezpośrednią z różnym nasileniem prowadzimy. Teraz wchodzimy w tą ostatnią fazę przed drugą turą wyborów. Jesteśmy już po odwiedzeniu kilkunastu tysięcy mieszkańców Słupszan w ich domach, kiedy spotykaliśmy się w ich mieszkaniach. To jest taki element kampanii, którego myślę na tak dużą skalę nikt jeszcze w Słupsku nie przeprowadził. I jestem optymistą przed niedzielą, ale musimy być wszyscy oczywiście mocno zmobilizowani, bo mimo, że ta przewaga według badań nad moim konkurentem jest duża, to też wiemy, że mój konkurent w tych poprzednich badaniach przynajmniej był mocno niedoszacowany, więc stąd stawiamy na ten bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Wszystko jest cały czas w grze i wszystko się może w niedzielę rozstrzygnąć. Ja wierzę, że to będzie po myśli mojego środowiska i po mojej myśli. Jesteśmy też bardzo blisko, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin dostaniecie o tym informację, jesteśmy bardzo blisko zbudowania dużej większości w Radzie Miasta Słupska, ale to w ciągu kilkudziesięciu godzin taką informację też Państwo otrzymacie. Słupsk potrzebuje stabilnej większości, Słupsk potrzebuje, żeby nas wyzwolić z tych wiecznych konfliktów, które miały miejsce w Radzie Miasta przez ostatnie lata między Radą Miejską a Prezydentem Słupska. I ja mam możliwość takiej stabilnej większości zbudowania i z tych możliwości skorzystam. Taką stabilną większość w Radzie Miasta Państwo zobaczycie jeszcze przed drugą turą wyborów prezydenckich. Po względnej kilkudniowej ciszy przyszła również pora na ruch Komitetu Nareszcie Zmiana. Już w jutrzejszym serwisie zdamy relację z konferencji z udziałem Roberta Biedronia i jego sztabu.